Witam was bardzo serdecznie z tej strony Xero, czyli Wyzga. Będę już się witał, siema z tej strony Wyzga, więc to jest kolejny poradnik, a w tym poradniku pokażę wam, jak obsługiwać program House Other Keybinder, czyli wam na przykład wciskacie trójkę w sampie i wam wychodzi witam z tej strony aspirant policji, Adrian Wyzga 50 się kłania i tym podobne, poproszę dokumenty, więc tak. Pierwsze, co musicie zrobić, to sobie pobrać ten pliczek. O kurde, wracamy po krótkiej przerwie. Dobra, wracamy już po krótkiej przerwie. To jest jakiś wirus. Więc tak, klikacie pobierz. Ja już to mam pobrane, więc nie będę tego pobierał. To wygląda aktualnie tak. Tu macie taki ładny folder. To jest wszystko napisane 2.2 i Keybinder. Odpalacie to. Resztą się nie przejmujecie, tylko odpalacie to. Żeby macie jak na przykład jakiś truk RP, że macie całe RP odgrywać, to na przykład sobie wpisujecie, żeby napisać to T, do, spacja, witam, aspirant, policji, Wyzga się kłania. I tak, klikacie aktyw, żeby wam to działało. Tu dajecie save, na przykład poradnik, zapisz i patrzcie, tutaj wszystko ładnie działa, zapisane, odpalacie jeszcze raz, odpalacie ładnie, nie to, to jest moje, na Petera, poradnik, no i jest ładnie. I tak, jeśli ustawicie sobie na przykład na takie serdeczne A, nie to, serdeczne takie A piękne, to jeśli będziecie chcieli, jak skręcacie za pomocą WASD, to nie będziecie mogli w ogóle A używać, więc radzę na jakichś takich trójkach, dwójkach poustawiać, bo to się najlepiej obsługuje, jak dla mnie. Więc, no co wam tu jeszcze dużo mówić? Nie usuwajcie nic z tego, bo to się przydaje. Link do pobrania tego będziecie mieli w opisie, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Sayonara!